Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Grabski z firmy Systel. Grzegorzu, zastanawia mnie jeden element całej tej układanki zwanej systemem CRM i systemem call center. Mianowicie, czy te systemy CRM i contact center nie powinny ułatwiać nam spersonalizowanej komunikacji z klientem końcowym? Oczywiście. Czy tak się dzieje? Oczywiście, że tak. Tak się dzieje i to na kilku aspektach. Spróbuję przytoczyć element działającego call center i na przykład integracji z marketing automation, gdzie dostajemy informacje na temat klienta i już system contact center zarządza kontakt po to, żeby przedstawić spersonalizowaną ofertę na danym, w danym odpowiednim momencie. I uzyskujemy taki efekt wow, bo zwiększamy szanse sprzedażowe. Jednocześnie przy dużych systemach CRM-owych, tam gdzie działają moduły na przykład Customer Journey, one podpowiadają w pewnym momencie o potrzebie kontaktu i przygotowania spersonalizowanej oferty. I wówczas w takim układzie system Contact Center wykona i wykorzysta odpowiedni kanał komunikacji w zadanym czasie, czyli dotrzemy do klienta w czas i jednocześnie z produktem, którego poszukiwał. Czyli mamy możliwość stworzenia tego efektu wow, o którym powiedziałeś i na którym powinno nam jako właścicielom firm tak naprawdę bardzo zależeć. Dokładnie tak. Czy często się dzieje taka sytuacja, że mamy ten efekt wow? Czy to jest coś, co jest takim unikatem? Nieczęsto i nie w każdym kontakcie ma miejsce. Wiesz co, no, zmierzamy do tego i taki jest cel tych naszych działań. Odpowiadając na potrzeby klientów, czy to będzie wspomniane podnoszenie jakości, czy zwiększenie sprzedaży, no próbujemy maksymalizować prawdopodobieństwo do tego, ażeby zrealizować nam postawione zadanie. W związku z tym działamy po to, żeby realizować to wow. I o tym, jak wywołać w kliencie efekt wow, na pewno będą mieli Państwo okazję, możliwość przeczytania jakiegoś naszego artykułu na ten temat w serwisie ccnews.pl. Zapraszam też Państwa do odwiedzenia strony internetowej firmy Systel, czyli www.systel.pl. Tam mogą Państwo również poczytać blogowe, bym tak powiedział, nawet treści. A ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę, poświęcony nam czas i żegnam się, życząc miłego dnia. Do zobaczenia.